Na amfiteatrze w Kościelcu odbył się Dzień Sportu Seniora, zorganizowany przez Urząd Gminy w Kościelcu i Klub Seniora. W spotkaniu udział wzięli seniorzy z gminy Kościelec i zaproszeni goście z gminy Krzymów. Regularnie obniża się sprawność fizyczna seniorów, w bezruchu zastygają też najmłodsze pokolenia. Tymczasem codzienna aktywność to najlepszy sposób na lepsze zdrowie i samopoczucie w każdym wieku. Animacje dla seniorów przygotowali pracownicy Urzędu Gminy w Kościelcu. Szanowni Państwo, stało się tradycją w naszej gminie, że co roku organizujemy Dzień Sportu Seniora. Tak wyszło, że w ubiegłym roku nie mogliśmy ze względu na głęboką pandemię, ale cieszę się, że wszyscy z Państwa tutaj są i za to Państwu też dziękuję. Seniorzy stanowią dla mnie, dla nas wszystkich zresztą bardzo ważną grupę, a zwłaszcza seniorzy tak prężnie działający, którzy bardzo często się spotykają i chciałbym podkreślić, że mamy wiele grup społecznych, tak? Ale wy naprawdę macie olbrzymie znaczenie dla nas, nie tylko dla mnie, ale dla również innych mieszkańców naszej gminy. Uczestnicy chętnie brali udział w zmaganiach, a przygotowano dla nich następujące konkurencje. Slalom z piłką między pachołkami. Rzut piłeczką do celu. Rzut obręczą. Grę w bóle. Dobrze. Grę molki. Pani Teresa, 2 punkty. Sztafetę z piłeczką na paletce. Pięknie. Dobra. Kręcenie hula hop, choć to nie szło tak jak za młodu. Przy sprzyjającej pogodzie była to świetna zabawa i ruch na świeżym powietrzu. Imprezę zwieńczył quiz, w którym seniorzy wykazali się bogatą wiedzą z dziedziny sportu. Sztypiornia to nazwa, piłki koszykowe, piłki ręczne, piłki na piłki ręczne. Gra zespołowa, w której używa się kijków i pałeczki do hokej, unihok, a co to takiego, golf? W tych zmaganiach nie było wygranych i przegranych. Chodziło tu o zdrowie, a seniorzy chyba najbardziej rozumieją sens fraszki Jana Kochanowskiego. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Już ładnie, brawo, Miluś, dawaj.